Dzień dobry Państwu. Moimi gośćmi są dziś były prezes Sądu Najwyższego, profesor Adam Strzembosz i Stanisław Zakroczymski, student czwartego roku prawa i także autor wywiadu rzeki z profesorem Strzemboszem Między prawem a sprawiedliwością. Zaczniemy, witam panów serdecznie, zaczniemy od poruszającego apelu, jaki profesor Strzembosz skierował do prezydenta Andrzeja Dudy. Posłuchajmy. Panie prezydencie, zwracam się do pana nie tylko we własnym imieniu, w imieniu milionów Polaków, którzy oczekują od pana historycznej decyzji. Przejdzie pan do kart historii albo jako człowiek, który stanął w obronie konstytucji, tę konstytucję i trójpodział władzy i prawdziwą demokrację w Polsce uratował, albo znajdzie się pan na kartach historii jako pierwszy prezydent wolnej Polsce, który pozwolił na złamanie konstytucji w wielu miejscach i sam się do tego przyczynił, który odpowiada moralnie, może nie tylko, za to, że w Polsce zmienia się system, systemu prawdziwej demokracji w kierunku demokracji policyjnej. Wiadomo już prawie na pewno, że prezydent nie zawetuje obu ustaw, o co apelował profesor Strzembosz. Co to będzie oznaczało dla Polski? Proszę pani, to będzie oznaczało, że sądy zostaną ukierunkowane w takim stopniu, oczywiście, w jakim na to sędziowie pozwolą. W taki sposób, by wszystkie orzeczenia bardzo podobały się władzy. Krajowa Rada Sądownictwa zostanie uzupełniona o 15 sędziów, których wybierze Prawo i Sprawiedliwość. Wprawdzie w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa mówi się o tym, że w tym obsadzeniu przez 15 sędziów Krajowej Rady mają brać udział partie polityczne, opozycyjne, ale przecież to od PiS-u będzie zależeć, czy w danym wypadku dojdzie do tej pożądanej większości, która umożliwia obsadzenie zgodnie z założeniami, które przyjmował pan prezydent. Jeżeli nie osiągnie się tych 3/5, to zwykła większość, czyli większość pisowska, zdecyduje, kto będzie w Krajowej Radzie Sądownictwa reprezentował sędziów. A będą to pewnie w większości sędziowie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Pan prezydent nie wierzy w takie zapewnienia polityków PiS-u, że oni mają dobre intencje i tak naprawdę chodzi im o naprawienie systemu sądownictwa, naprawienie tego, jak działa Sąd Najwyższy, no bo oni cały czas to powtarzają. Sąd Najwyższy działa prawidłowo i ma bardzo pozytywną ocenę w Europie. To, że są sędziowie, którzy się akurat PiS-owi nie podobają, może słusznie, może nie, to do tego istnieją inne mechanizmy niż rozbijanie tej ważnej i historycznie już ugruntowanej instytucji, tworzenie obok Sądu Najwyższego drugiego Sądu Najwyższego, który się będzie nazywał Izbą Dyscyplinarną. No i obsadzanie go ludźmi, którzy nie będą mieli takiego zaufania społecznego, jak cieszy się obecnie Sąd Najwyższy. A kiedy pan profesor w tym apelu mówi do prezydenta, że będzie pan ponosił odpowiedzialność moralną, a może i nie tylko, to co pan ma na myśli? Otóż nie będę tego ukrywał. Przecież naruszenie konstytucji i ustaw rodzi w wypadku polityków, również prezydentów, określoną odpowiedzialność. Czyli Trybunał Stanu. Trybunał Stanu, oczywiście. I co teraz Polacy mogą zrobić? Ostatnie dni to był czas protestów przed Pałacem Prezydenckim, organizowany przez Akcję Demokrację, przed Senatem, przez Obywateli RP, Komitet Obrony Demokracji. Tam wszyscy mówili, nie dopuścimy, zwyciężymy, jeszcze nic nie jest stracone. No ale ustawy przeszły, pan prezydent ich nie zawetuje. Co dalej? Proszę. Panie Stanisławie. Co dalej? No przede wszystkim
Nie wiemy jeszcze, czy pan prezydent ich nie zawetuje i dopóki decyzja nie jest podjęta, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, jak mówił trener Kazimierz Górski, i naszym obywateli zadaniem jest to, żeby pana prezydenta przekonywać. Mam nadzieję, że pan profesor się ze mną zgodzi do tego, aby podjął decyzję trafną z punktu widzenia konstytucji. Tyle, że na razie jego współpracownicy mówią, że on nie widzi tam żadnych przesłanek do tego, by wetować ustawy, że one są zgodne z jego zamysłem, że PiS nie wprowadził tam żadnych dramatycznych zmian. No i w zasadzie wszystko jest okej. No faktem jest, że sam pan prezydent zaproponował ustawy, które budzą poważne wątpliwości już w swoim oryginalnym brzmieniu z punktu widzenia konstytucji. No cóż, jeżeli ustawy zostaną podpisane, trzeba będzie się zastanawiać nad nowymi formami. Między innymi trzeba będzie wymagać od sędziów tego, aby mimo tej dramatycznej sytuacji, z którą mamy do czynienia, stosowali bezpośrednio konstytucję, aby się nie bali. Trzeba będzie zapewniać im pewne wsparcie, na bieżąco reagować również jako opinia publiczna, jako obywatele zaangażowani po stronie dobra naszej ojczyzny, na bieżąco reagować, kiedy niezawisłość sędziowska będzie łamana, na bieżąco myśleć o tym, jak możemy pomóc rozmaitym funkcjonariuszom naszego państwa w tym, aby konstytucji nie łamali. Pan wiele razy występował na demonstracjach właśnie w protestach przeciwko zmianom w ustawach o sądownictwie. Co sprawia, że młody człowiek taki jak pan w ogóle się tym interesuje? Dlaczego pana to obchodzi? Dlaczego wbrew temu, co się mówi o młodych Polakach, pan po pierwsze idzie na demonstrację, po drugie zabiera głos, po trzecie w ogóle widzi? No ja myślę, że to są bardzo niesprawiedliwe opinie o młodych Polakach, bo jak widzieliśmy w lipcu, nie byłem jedyny, a wręcz przeciwnie, byłem tylko jednym z bardzo wielu młodych ludzi głęboko zatroskanych o to, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Dlaczego, mogę mówić oczywiście tylko za siebie, dlaczego się wybrałem, dlaczego zabieram głos. No do tego mnie przygotowują na studiach prawniczych i kiedy widzę, że właściwie rzeczywistość daleko odbiega od tego, o czym się uczę i w co wierzę, czyli demokratyczne państwo prawa urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej, jak zapisano w artykule 2 Konstytucji, no to wychodzę, aby się temu sprzeciwić. Uważam przede wszystkim, że nie są to abstrakcyjne idee żadne, nie są to rzeczy jakieś teoretyczne, wydumane, tylko to jest konkretna wolność konkretnych ludzi w konkretnych sytuacjach. Jeśli sądy nie będą wolne, no to ja nie będę wolny, kiedy przed takim sądem stanę, dlatego że sąd nie będzie wolny od nacisków, a przecież zależy mi na tym, że i każdemu z nas powinno zależeć, żeby nasze sprawy rozpatrywał właściwy, bezstronny i niezawisły sąd. Panie profesorze, czego my możemy oczekiwać od sędziów? Bo pojawiły się takie pomysły, żeby obecni sędziowie Sądu Najwyższego zrezygnowali z pracy po to, by nie legitymizować swoją obecnością tej ustawy, nie dawać jej poparcia, nie brać udziału w tym, co się dzieje w łamaniu konstytucji. Czy to jest pana zdaniem dobry pomysł? Pani redaktor, ja nie będę się w tej sprawie wypowiadał. Każdy ma własne sumienie, rozeznanie sytuacji. To są ludzie bardzo doświadczeni i pod każdym względem dojrzali. Byłoby nieprzyzwoite, gdybym im doradzał tutaj na tej arenie do takiego lub innego postępowania. Zdecydują tak, jak im każe sumienie i pewne przekonania o skutecznym działaniu. Czy będzie taka demonstracja lepsza, czy dalsze trwanie w Sądzie Najwyższym. Zresztą bardzo trudno to przewidzieć. Założono, że w Sądzie Najwyższym ma orzekać co najmniej 120 sędziów, czyli oni będą w każdym wypadku zdominowani, przynajmniej na zgromadzeniach ogólnych. Natomiast w orzekaniu będą niezawisi, bo to są ludzie, którzy nie dadzą się podporządkować różnym oczekiwaniom władzy, ponieważ mają i sumienie, i dobrą znajomość prawa. Z jakim uczuciem patrzy pan na to, co się dzieje w tej chwili w Polsce? Ta książka, którą razem napisaliście, jest o tym, co się dzieje w tej chwili w kwestiach prawno-politycznych w Polsce, ale przede wszystkim o tym, jak bardzo jesteśmy podzieleni na pół. Co pan myśli teraz o nas, o Polakach, o tym, jacy my jesteśmy, czy jest szansa na to, żeby kiedyś nas z powrotem zjednoczyć? Ta książka nie jest o aktualnej sytuacji politycznej. Ona jest o
co najmniej 50 czy 60-leciu, w którym działy się różne rzeczy i trudne, i bardzo też piękne. Ja myślę, że ona też pokazuje, że Polacy niejednokrotnie znajdowali się w niezwykle trudnej sytuacji i jakoś z tego umieli wybrnąć. Wierzę w sędziów polskich, wierzę w polskie społeczeństwo. Pewne zjawiska występują nawet w bardzo ostrej formie, a potem sytuacja się zmienia. Bądźmy dobrej myśli. Skąd pan profesor bierze ten optymizm? Bo szczerze mówiąc, jak patrzę na to, co się dzieje, jak patrzę na to, jak niewielu Polaków wychodzi na demonstracje, jak niewielu to tak naprawdę obchodzi, to myślę sobie, że czeka nas po pierwsze kolejne 2 lata rządów, a potem kolejne wygrane przez PiS wybory. Pan profesor ma taką zgodę na to? Proszę pani, ja przede wszystkim nie mam takiego przekonania. Sytuacje zmieniają się nieraz bardzo szybko. Kiedyś uważano, że SLD będzie co najmniej 2 kadencje rządzić. Z trudem dobrnęła do pierwszej. Ja oczywiście tu niczego nie przewiduję. Być może, że Prawo i Sprawiedliwość potrafi przekonać większość i będzie rządzić dalej. Być może, że inne mechanizmy pomogą jej rządzić. W każdym razie na pewno dłużej klasztora jak przeora i Polska z tego wszystkich tarapatów i międzynarodowych, i wewnętrznych wyjdzie całe, no i w dobrym stanie, mam nadzieję. A jak będzie wyglądać odwracanie tych wszystkich niekonstytucyjnych zmian? Jak będzie wyglądać na powrót rozdzielanie władzy, prawda, ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej? Bo w tej chwili pan profesor wiele razy mówił o tym, że oto został zniszczony trójpodział władzy. Różne były pomysły. Ja kiedyś optowałem za tym, by w Sądzie Najwyższym była Izba Konstytucyjna zamiast Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli Sąd Najwyższy zostanie skompromitowany w opinii publicznej, to ten pomysł nie będzie trafiony, ponieważ Sąd Najwyższy może nie będzie miał większego zaufania niż ma obecnie Trybunał Konstytucyjny. Ale możliwości są różne i być może Sąd Najwyższy nie zostanie skompromitowany ze względu na to, jak będzie orzekać ta część sędziów, która dotychczas orzekała i która reprezentuje ten poziom, jakiego należy oczekiwać od polskiego sądu. Panie Stanisławie, czego należy oczekiwać od Polaków? Czego by pan oczekiwał od nas jako od obywateli? Ojej, to ja się chyba nie ośmielę formułować takich oczekiwań, bo kim ja jestem, żeby je formułować. Natomiast mogę powiedzieć, że możemy oczekiwać tego, żeby zachowywali się przynajmniej w części, tak jak zachowywał się pan profesor i jego przyjaciele z Sądowej Solidarności w latach 80. po wprowadzeniu stanu wojennego. Ja uważam, że ta książka daje nam pewne inspiracje i postawa pana profesora i przyjaciół pana profesora daje nam pewne inspiracje. Czyli nawet, jaka? Proszę to nazwać. Nawet w trudnych czasach można zachować przyzwoitość i można zachować wewnętrzną niezależność, wewnętrzną niezawisłość i po prostu dobrze wykonywać swoją robotę. Nawet wtedy, gdy grozi utrata pracy, gdy grozi utrata dochodów, gdy grozi być może więzienie. Gdy grozi internowanie albo nawet wywiezienie daleko na wschód. Przecież na początku stanu wojennego wszystkim wszystko wydawało się możliwe. Musimy już powoli kończyć. Ja mogę mieć do pana profesora prośbę o jeszcze raz krótki apel do prezydenta. Ja, pani redaktor, nie chciałbym tu właśnie z takim apelem występować. Ja oczywiście jestem niezwykle zainteresowany tym, by właśnie pan prezydent zawetował tę ustawę. To mu przyniesie nie tylko wielkie uznanie międzynarodowe, ale też poklask z szerokich rzesz Polaków. Ja myślę, że znacznie pewniejsza będzie druga kadencja pana prezydenta po zawetowaniu tych ustaw niż wtedy, kiedy je podpiszę. Ma pan nadzieję na zawetowanie? Proszę pani, nadzieja umiera ostatnia. Ja uważam, że pan prezydent wiele
elementów, o których może my nie wiemy, weźmie jeszcze pod uwagę i podejmie decyzję, mam nadzieję, zgodną z jego ślubowaniem i zgodną z brzmieniem polskiej konstytucji. Bardzo serdecznie dziękuję. Państwu też już dziękuję za uwagę. Spotykamy się po świętach. Wszystkie odcinki programu na VOD.pl, a ja serdecznie zachęcam też do czytania najnowszego numeru Newsweeka. Do zobaczenia. Wesołych świąt.